40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem, część 8. Tak jak wspominałem, jest to najpoważniejszy znany mi powód, dla którego odszedłem z ruchu charyzmatycznego i zielonoświątkowego. Jest to największa zbrodnia tego ruchu, którą chciałbym tutaj omówić. Dlatego, że ten ruch, przez to, że rozpowszechnia fałszywe baśnie i żarty sobie robi z Ducha Świętego, pozbawia wierzących z możliwości bycia napełnionym Duchem Świętym według biblijnych zasad. Dlatego nie chcę tutaj po prostu pominąć tego ważnego aspektu. Więc tutaj, jeżeli podnosiłem ostrzegawczo głos, to w tym zakresie podniosę ten głos jeszcze bardziej ostrzegawczo. Dzisiaj istnieje paląca potrzeba, aby dzieci Boże ostrzegały się wzajemnie przed licznymi niebezpieczeństwami od wewnątrz i z zewnątrz. Pomimo koniecznych ostrzeżeń przed nietrzeźwością i innymi negatywnymi wpływami ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego, jest tutaj ważne, abyśmy rozpoznali u wielu prawdziwych, choć być może niepouczonych lub błądzących chrześcijan, szczere życzenie, aby w swoim życiu dać miejsce działaniu Ducha Świętego. Niestety nie jeden z nich opuścił pewny fundament Słowa Bożego. Z drugiej zaś strony istnieje realne niebezpieczeństwo, że ci, którzy w tej gmatwaninie chcą trzymać się tego, co słuszne, sami wpadną w pułapkę pustego dogmatyzmu, reprezentując poglądy, które nie mają uzasadnienia w Biblii, w Słowie Bożym. Tylko wtedy, gdy trzymamy się mocno żywego Słowa Bożego i wyłącznie z Niego czerpiemy naszą mądrość i moc, możemy ochronić i uchronić się przed niebezpieczeństwami duchowej nietrzeźwości, pijaności i jej konsekwencji. Z jednej strony, a także martwą i bezwartościową ortodoksyjnością religijną z drugiej strony. Dlatego uważam, że musimy zwrócić uwagę, wskazać też na to, co Pismo Święte mówi o osobie i działaniu Ducha Świętego w wierzącym, gdyż to jest główny atak tych kłamstw rozpowszechnianych przez ruch charyzmatyczny i zielonoświątkowy, żeby właśnie przedrzeźniać Ducha Świętego i ośmieszyć Boga, bo Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Kilka aspektów już omówiłem wcześniej w kontekście zesłania Ducha Świętego. Jakże bezsilne i bezowocne jest niejednokrotnie nasze duchowe życie. Dlatego chciałbym, abyśmy przyjrzeli się temu bardzo ważnemu tematowi. I ważnym i skutecznym źródłem mocy jest właśnie Duch Święty. Duch Święty, osoba Ducha Świętego, jedyny prawdziwy Bóg, bo poza którym nie ma Boga, bo jest tylko jeden Bóg i Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, gdyż Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każdy z wierzących musi to rozumieć ze Słowa Bożego, że nie ma zbawienia poza właśnie tym, co Duch Święty oferował właśnie przez Ewangelię łaski Bożej. I dlatego musimy także zwracać uwagę na prowadzenie Ducha Świętego. W Słowie Bożym znajdujemy liczne przykłady prowadzenia Ducha Świętego i, o ile się nie mylę, tylko trzy fragmenty zawierają wyraźne pouczenia odnośnie tego tematu, jak to prowadzenie Ducha Świętego powinno się odbywać. Więc pierwszym z nich jest Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Te słowa powiedział Pan Jezus do uczniów na krótko przed swoim odejściem. Dotychczas to On pouczał ich co do myśli Bożych, chociaż niewiele z tego rozumieli.
Teraz wtedy Pan Jezus zapowiedział przyjście innego pocieszyciela i tym innym pocieszycielem jest Duch Święty, który zgodnie z Jego słowami miał wprowadzić ich w całą prawdę Bożą. Jak to się dzieje, dowiadujemy się z drugiego rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Dla człowieka oddalonego od Boga zamysły Boże są niczym tajemnice, są jakby za mgłą. Bóg objawił te tajemnice swoim sługom przez Ducha Świętego i inspirował ich podczas ich spisywania. Jednak, ponieważ są to myśli Boże, zrozumieć je może tylko ktoś, kto otrzymał Ducha Bożego, Świętego Ducha Bożego. Tylko ten sposób działa, tylko w ten sposób jest w stanie poznać bogactwo błogosławieństw Bożych i radować się nimi. Także mamy Galacjan, 5 rozdział, 18 werset. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Życie Izraelity było na każdym kroku regulowane przez zakon. Możesz utrzymać mięso, ciało na dwa sposoby. Albo pakujesz to mięso, ciało w siatkę, albo jakiś zewnętrzny pancerz, lub drugie rozwiązanie, dajesz od środka mięsa żerdzi albo kręgosłup. I właśnie tą żerdzią dla wierzącego jest Duch Święty mieszkający w ciele, natomiast dla Izraelity był to rodzaj pancerza lub siatki, czyli zakon spinający to ciało od zewnątrz. Dlatego życie Izraelity było na każdym kroku regulowane przez zakon. Nie miał zakonu ani poganin, ani kościół, tylko Żydzi. Nieustannie Żyd znajdował się w niebezpieczeństwie przekroczenia któregoś z przykazań. Zupełnie inaczej sprawa ma się z chrześcijaninem. Posiada on Boże, wieczne życie i przewodnika w osobie Ducha Świętego. Ten to Duch Boży otwiera przed chrześcijaninem Słowo Boże i we wszystkich sytuacjach chce udzielać skazań i prowadzić go. Prawdziwa chrześcijańska wolność polega na tym, że wierzący chrześcijanin uwolniony jest od jarzma grzechu, a także, jeśli pochodzi z pogan, nigdy nie był pod jarzmem zakonu, aby we wszystkim czynić wyłącznie wolę Bożą, którą wskazuje mu Duch Święty. Tak było w życiu Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział Żydom: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 36 werset. Wolność to posłuszeństwo Chrystusowe. Tak uczy nas Słowo Boże. Więc widzimy wyraźnie. Trzeci przypadek, który nam to dokumentuje, to jest list do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, albo dokładniej synami Bożymi. Gdyż tam grecki tekst mówi, że synami Bożymi. Gdy jedyny odwieczny Syn Boży rozpoczął swą oficjalną służbę na ziemi, czytamy o nim: a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Łukasza, 4 rozdział, 1 werset. Ten, który ze względu na swoje uniżenie jako człowiek jest również pierworodnym, przedstawia nam przywileje i obowiązki synostwa. Dziecięctwa Bożego nie, ale synostwa. Jako synowie Boży zostaliśmy przeznaczeni do tego, by stać się podobni do obrazu Syna Bożego, jedynego Syna Bożego, czyli Pana Jezusa Chrystusa, aby Pan Jezus Chrystus, aby On był pierworodnym wśród wielu braci. Tak mówi nam Rzymian, 8 rozdział, 29 werset. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Bóg Ojciec przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Zostaliśmy ułaskawieni, przyjęci w Jego umiłowanym Synu ku uwielbieniu Jego chwały, bo tak świadczy nam Efezjan, 1 rozdział, 5 werset. Gdy Bóg znowu wprowadzi swojego pierworodnego na świat, wszyscy synowie Boży zostaną objawieni przed całym stworzeniem i tak mówi nam przecież Rzymian, 8 rozdział, 19 werset i Hebrajczyków, 1 rozdział, 6 werset.
Teraz naszym zadaniem jest żyć jako synowie w świadomości tego wzniosłego stanowiska w tym pełnym grzechu świecie. Cechą rozpoznawczą dzieci Bożych jest to, że są prowadzone przez Ducha Bożego. I to jest właśnie poważny problem z ruchem charyzmatycznym i zielonoświątkowym, że tam te fakty są całkowicie podeptane i zlekceważone. Owo prowadzenie Ducha Świętego, o którym mówią te właśnie fragmenty ze Słowa Bożego, które przed chwilą przytoczyłem, nie ogranicza się do sfery duchowej, którą, jak twierdzą czy to charyzmatycy, czy zielonoświątkowcy, czy też inni, którzy lekceważą naukę Słowa Bożego w tym zakresie, należy traktować w oderwaniu od naszego życia codziennego z przypisanymi mu zadaniami i troskami oraz typową dla niego monotonią. To diabeł chce nam podstępnie wmówić, że nasze życie składa się z dwóch obszarów, ziemskiego i duchowego, i to diabłu udało się wprowadzić to do ruchu charyzmatycznego i zielonoświątkowego, gdzie te dwie sfery są rozdzielane. I to diabeł chce nam podstępnie wskazać, że nasze życie ma takie dwa oddzielne obszary, duchowy i ziemski, które należy skrupulatnie oddzielać, rozróżniać. Jak łatwo chrześcijanin może uwierzyć, że jedynie w sferze duchowej musi poddać się prowadzeniu Ducha Świętego, natomiast w sferze ziemskiej musi kierować się swoim rozumem? O nie! Jako wierzący jesteśmy własnością Pana według ducha, duszy i ciała. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i to właśnie w ciele mamy wysławiać Boga, jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 i 20 werset. Dlatego powinniśmy żyć wypełnieni Duchem Świętym. Przez zapieczętowanie Duchem Świętym, przez zapieczętowanie, Duch Święty mieszka osobiście w każdym dziecku Bożym, bo to mówi nam świadectwo Słowa Bożego zapisane w Efezjan 1 rozdział 13 werset i Efezjan 4 rozdział 30 werset. Nie oznacza to jednak, że każdy wierzący jest automatycznie pełen ducha. No właśnie nie. Wypełnienie Duchem Świętym nie jest jednak jakimś odrębnym wydarzeniem następującym po otrzymaniu Ducha Świętego, lecz codziennie przejawianą gotowością, by otworzyć się na działanie Boże. Apostoł Paweł pisał do Efezjan: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, jak mówi nam list do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Człowiek pijany znajduje się bez reszty pod wpływem substancji aktywnej. Jeśli mówimy o upiciu się alkoholem, to pijany jest substancją alkoholem. Jeśli mówimy o innych używkach, to te inne używki. Już nie on sam, lecz alkohol jest panem jego zmysłów. W podobny sposób inne, powiedzmy łagodniejsze rzeczy mogą wywierać na nas wpływ, panować nad nami i ograniczać kontrolę Ducha Bożego w naszym życiu. Święty Duch Boży jest wtedy przytłamiany, przyciszany. Jakże poważne ostrzeżenie stanowią dla nas słowa: i nie upijajcie się winem. Pan Jezus ma prawo, by mieć nad nami całkowitą zwierzchność. Powinniśmy podporządkować się we wszystkim Jego autorytetowi. On pragnie prowadzić nas przez Ducha Świętego. Aby to było możliwe, musimy świadomie otworzyć się na Niego i powierzyć Mu siebie samych, jak i wszystkie sfery naszego życia. W stosunku do Ducha Świętego, w odniesieniu do Ducha Świętego, często zachowujemy się jak człowiek, który pozostawia komuś do dyspozycji swój dom, w którym uprzednio zamknął jednak kilka pokoi. Duch Święty nie jest naszym gościem, on jest gospodarzem. Do tych pomieszczeń gość nie ma wstępu, jednak nawet jeśli możemy pozwolić sobie na wiele jako panowie domu względem naszych gości, zdecydowanie nie powinniśmy tak postępować wobec Ducha Świętego, bo Duch Święty jest gospodarzem w naszym ciele, a nie gościem. On nie chce być gościem, on jest gospodarzem, właścicielem i panem, który wydaje rozporządzenia, rządzi całym naszym życiem, daje wskazówki i kształtuje nas dla Pana Jezusa. Dlatego zgodnie ze Słowem Bożym musimy otworzyć Mu każde pomieszczenie naszego serca.
I chciałbym jeszcze raz wskazać na niebezpieczeństwo, że będziemy ograniczali jego obecność do sfer, w których według naszej opinii go potrzebujemy, a to jest fałszywe. Dla przykładu stwierdzamy, że wystarczy nam, że Duch Boży, Święty Duch Boży w nas mieszka, daje nam pewność bycia dziećmi Bożymi, mamy pewność zbawienia oraz daje nam pewność ojcowskiej przychylności i miłości. Załóżmy, że pozwolimy mu również, by w pewnym stopniu używał nas w swojej służbie. Jednak, co się tyczy naszej rodziny, naszego życia zawodowego, finansów, są to dziedziny, w których nie dajemy mu przystępu. To są z tego obrazu takie zamknięte pokoje. Nie chcemy, aby kontrolował całe nasze życie i w sposób dowolny kształtował nasze serca dla Chrystusa. W jaki sposób mogę zostać wypełniony Duchem Świętym? Z pewnością możemy się o to modlić, jednak sama modlitwa bez wewnętrznej gotowości, zupełnego oddania się Panu Jezusowi Chrystusowi nie wystarczy. Naszym życzeniem jest, abyśmy zostali zachowani przed duchową nietrzeźwością, ale również przed życiem według utartych formuł, pozbawionych prawdziwej duchowej mocy. Zatem droga do wypełnienia Duchem Świętym to nie tylko modlitwa, lecz zupełne oddanie się Panu Jezusowi. Posiadamy skłonność, by stawiać siebie i swą pobożność na pierwszym planie. Lubimy, gdy inni widzą nas jako duchowych chrześcijan, widzą w nas duchowych chrześcijan, podczas gdy w ukryciu przyzwalamy na egoizm, samowolę, pychę. Jedynie wtedy, gdy rozpoznamy w sobie i bezkompromisowo potępimy ukryte korzenie zła, takie jak pycha, samowola, chciwość, chęć uznania w oczach innych i tym podobne, w naszych sercach zrobi się miejsce, które będzie mógł wypełnić Duch Święty i kontrolować Duch Święty. I to jest bardzo ważne, bo wtedy jest miejsce na to, żebyśmy mieli moc Ducha Świętego. Jedynie wtedy, gdy bez zastrzeżeń oddamy nasze życie Panu Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty zamieszka w nas w pełni, kontrolując nas, i wtedy dopiero otrzymamy moc, jak bardzo brakuje nam w dzisiejszych czasach duchowej siły i stanowczości. To jest prawdziwe napełnienie Duchem Świętym, a nie jakieś ekstrawagancje i dziwolągi w postaci różnego rodzaju przedrzeźniania Ducha Świętego. Duch Święty daje nam również siłę do służby dla Pana. Diakon Szczepan był mężem pełnym wiary i Ducha Świętego, bo tak mówią Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 5 i 8 werset. W mocy Ducha Świętego wypełniał najpierw swoją posługę diakona, pomagał przy stołach wdowom, które pochodziły z innego kręgu kulturowego niż Jerozolima. Było to coś podobnego jak po prostu przeprowadzanie pewnego rodzaju rozdystrybuowania żywności. Nieco później Pan Jezus Chrystus mógł użyć go do znacznie trudniejszej służby. Również i wtedy, gdy musiał złożyć świadectwo przed przełożonymi żydowskiego narodu, był pełen Ducha Świętego. Osobiście widział, ujrzał Pana w chwale i otrzymał siłę, by dla Pana oddać życie. Wypełnienie mocą Ducha Świętego decyduje również o żywym odczuwaniu prawdziwej radości. Jak wiele dzieci Bożych jest pozbawionych w swoim życiu radości. Jak zrobisz zdjęcie, fotografię w dowolnym miejscu zebrania chrześcijan i policzysz uśmiechy, to się może okazać, że tylko dzieci się uśmiechają. Ewentualnie jeden lub dwaj dorośli i koniec. I to jest właśnie wynik tego, że nie dają Duchowi Świętemu kontroli nad sobą. Pan Bóg powiedział do Kaina: Twoje oblicze byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. Ale ponieważ nie czynisz dobrze, no to u drzwi czyha grzech, on cię kusi, a ty masz nad nim panować. I było tam powiedziane, dlaczego zasmuciło się twoje oblicze. Smutne oblicze sygnalizuje nam to, że ktoś ma wobec Boga zamiary takie, jakie miał w tamtym czasie właśnie ten człowiek, ten właśnie przykry przypadek. I nie idźmy tymi śladami. Jak wiele dzieci Bożych jest pozbawionych w swoim życiu radości, ponieważ zbraniają się oddać swoje życie całkowicie Panu i kierownictwu Jego Ducha.
Gdy Żydzi wypędzili Pawła i jego towarzyszy z Antiochii, uczniowie, którzy zostali pozbawieni swoich duchowych pasterzy, byli pełni radości i Ducha Świętego, bo tak mówią nam Dzieje Apostolskie 13:52. Zamiast narzekać na złe traktowanie i wrogość świata, radowali się, że mogli występować w roli świadków Pana Jezusa, mogli wstępować w ślady swojego mistrza i wiedzieli, że Pan Jezus jest przy nich, o czym zresztą wiemy z pierwszego listu Piotra, 4:12-14. Jak często jako chrześcijanie skupiamy się na zewnętrznych gruncie rzeczy, tak mało istotnych sprawach, jak te, czy to jest odzież, czy to jest co, czy to jest takie, czy śmakie, które zasłaniają tak naprawdę widok Pana. Wtedy stajemy się przygnębieni, smutni, bo inni nie chcą do naszego zakonu przylgnąć. Mamy swój własny zakon, który próbujemy na siłę narzucić innym. A to nie tędy droga, bo chrześcijanie są wolności Ducha Świętego, wolności dzieci Bożych. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym, mówi nam Słowo Boże zapisane w Rzymian 14:17. Radość ta nie może pozostać niezauważona, widać ją od razu na twarzy. Nie ma ona nic wspólnego z ziemską wesołkowatością, ani dowcipkowaniem o bzdurach, opowiadanie kawałów o tym, że baba przyszła do lekarza, czy inne takie. Lecz jest wewnętrzną, stałą, głęboką radością, a to, co jest w sercu, to jest i na ustach, i widać wtedy życzliwy uśmiech na twarzy każdego chrześcijanina, który jest posłuszny Bogu. To tylko osobiste nieposłuszeństwo Bogu powoduje, że ta twarz jest spadła jak u Kaina. Więc radość ta nie może pozostać niezauważona. Nie ma ona nic wspólnego z ziemską wesołkowatością, lecz jest wewnętrzną, stałą, głęboką radością, która ma swoje źródło w Chrystusie Jezusie Panu i działa orzeźwiająco na innych. Bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, dlaczego nie może dziecko Boże uczestniczyć w tym, co jest nazywane ruchem charyzmatycznym lub zielonoświątkowym, jeśli chce być posłuszne Bogu. Ratuj się z tego złego i przewrotnego rodu i ratuj się, gdyż chodzi o twoje życie. Trzymaj się jak najdalej od tych zwodniczych dróg tego świata religijnego. Następny, 9. odcinek 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. Mam nadzieję, że będzie moim przywilejem przedstawić za jakiś czas.